razem z Mają dzisiaj kalendarz i które szukają ósemki. Jest ósemki. Który w ogóle? Siódmy? Siódmy? Siódmy wczoraj. Nie, czekaj. A no dzisiaj już jest ósmy, Boże. Czekaj, szukamy. Tu jest. Okej. Okay. Taki duży. Wow, jakie szalone. Home spa. Jakiś krem do rąk. To są te... To nie są te takie czerwone... Goi, jagodyno. Tak. Hejka! Będziemy robić mi paznokcie. No właśnie. Więc ogólnie o. Proszę bardzo. Pierwszy raz w życiu używam tej lampy. No, widzisz? Będziemy robić, kochani, numerek 04. Boże, nie umiem tak... Nie umiem patrzeć. Ja się muszę patrzeć w telewizorek. No, to luzik, spoko. Właśnie. W sensie, że jest mi tak wygodniej. Trudno, nie wiem jak ty się tak przyzwyczajasz, że... Ten softbox. O, wyglądają one tak. Hejka, właśnie nagrałyśmy musicali, także... Na moim koncie jest jedna, a na Julki są dwa. Jak wejdziecie na Julki konto i na ten filmik, gdzie tam jestem oznaczona, to możecie też później wpaść na mój i zobaczyć sobie u mnie. Chcieliście zobaczyć moje balsamy do ust, więc Maja wam przedstawi balsamy, ja przedstawię wam kolorówkę. Blackberry Nectar. Mhm. Ten też mam, polecam go. To jest taki mleczny... Mleko kokosowo, o, tak. Właśnie. Następne to są owoce leśne, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Nie używać... Dominika go dostała. Pozdrawiamy Dominika Włodek. No właśnie, pozdrawiamy. I on jest ogólnie mało używany, bo jest nowy. Mhm. To jest najlepszy iOS na świecie. Polecam go wszystkim. Miętowy. Miętowy. I on tak super chłodzi w usta i tak ładnie... On biały pachnie. Jest taki. Następny ten nie wiem jaki jest, bo wiem... To jest żółty, ale... melon miodowy. Melon miodowy? Miodowy melon. Bardzo ładnie pachnie. I ostatni to są... czekaj, to są takie... Strawberry sorbet. Truskawkowe? Sorbet truskawkowy. Mhm. I on jest też bardzo super, bardzo super. Dobrze, to są chyba... W Rossmanie są, nie? Czy w Super Balmi? Farm? Tak, w Super, super Farm są. I jeżeli chodzi o konsystencję, a, no. To uważam, że to są lepsze, bo one są takie mięciutkie, bo mm-hmm. ja mam taki czerwony. Mm-hmm. Tylko opakowanie mają słabe, bo się rozgorza. Gorsze. No nie? I jeszcze tak się trudno je kręci. No. To jest jarzynowy. Taki błyszczący, takie lusterko. Ja także lipsmakery mam takie. Jest ich 2, 4, 6. Więc ten jest, pierwszy jest Berry Beauty Cream. Tak, mój angielski jest taki świetny, nienawidzę czytać po angielsku. No. To jest taki lipsmaker i on jest ogólnie Berry Butter Cream. Okej, okay, następny jest z Chupa Chupsa. Śmietankowa, śmietanka plus truskawka. Boże, uwielbiam tego lisaka. Następny jest... Caramel, czy salted caramel, czyli słony caramel. O Jezu, najlepsze lody świata. No, ładnie. Bardzo ładnie pachnie. Ten softbox tam. Tam, ale to nic. Następny jest to jakaś wanilia. To jest kokosowy vanilla coconut, czyli jakiś waniliowo-kokosowy. Mhm. To jest seria ogólnie z muffinkami różnymi. No właśnie. I tutaj jest jakiś red coś tam. Red velvet. Velvet. Czekajcie, także tak, to jest ten red velvet, Fanta, vanilla coconut, salted caramel. Chupa Chups i Berry Buttercream. Dwa blisteksy, tylko że ten ma taki dziwny, znaczy ma fajny smak, ale tak później tak dziwnie smakuje jakby na... Ale super pachnie. No, tak. Świetnie pachnie i super smakuje, o tylko Boże. Później jest taki gorzki posmak, przynajmniej on taką orężatką. No mega, bardzo fajnie. No pięknie pachnie. Ten blisteks mi się rozwalił i ogólnie on jest w zakrętce. Magia. O! To ogólnie jest tak, że mi się rozwaliło i to jest w zakrętce. No, ale Boże, tak super pachnie takim... Nie wiem, czy wiecie, jak się jest chorym właśnie. Eukaliptusem. Jest,
To jest taki wik, co nie? To tak, się smaruje jest... od tutaj na przykład albo tak. na stopy i to tak pachnie, no identycznie jak ten wik. Kolejne pokażę może karmeksy. Nie wiem, czy to się tak mówi. Karmeksy, tak. Ej, pierwszy jest limonkowy, a drugi jest truskawkowy. Ten jest w takim opakowaniu, jak widać. Mm-hmm. I ja wam powiem, jak on pachnie. Ładnie, taką limonką, bardzo pięknie. I ten pachnie jak? Tak, no taki wik właśnie znowu połączony właśnie z truskawką, no. Eukaliptus plus truskawka. I teraz są te twoje, te takie, te mm-hmm. jak one są, naturalne chyba, tak, nie? Tak, 100%, 100%. No i ten jest... Island, to jest ogólnie, on ma taki dziwny zapach. Ten jakiś revitalizing. To jest revitalizing. Revitalizing, tak. Jagodowy, taki czekoladowy. O, no właśnie. Tak, właśnie. I ten to jest jakiś ultra coś tam To jest nawilżający ogólnie. Zaraz pokażę, jak przeczytam. To jest... Kidding, umiesz czytać po angielsku. Conditioning. Umiem, ale... I ten... Nie, zdecydowanie ten... No ten chyba wygrywa, bo... Nie. Więc to tyle i teraz ten jest AA, teraz z Nivea. Ten koloryzujący. O, no właśnie. Ale super, nie widziałam takiego nigdy. I on też, ten takim fluidem. No. I ostatni. I ostatni Baby Lips, to jest ten chyba też chłodzący, tak, tak mi się wydaje, wchodzący. Prawda? Mhm. I on tak, Klaudia go miała. Mhm. I też nie czuję, ja też mam trochę katar, nie? A, i pozdrawiamy Klaudię. No. No więc to tyle z balsamów, to znaczy to tyle, to aż tyle. Teraz pokażę wam pomadki, jakieś błyszczyki, kredki i inne rzeczy. Także mam 4 konturówki i 2 pomadki w kredce. Tutaj mam jedną konturówkę z Lovely Perfect Line. Jest to numerek 1. W sumie jest całkiem spoko, ale szybko schodzi z ust. No i tak jest dosyć twarda taka. Jest taka mega konturówka z Bourjois. Nie wiem, jaka to jest edycja, bo ona już jest zatemperowana na tyle. Jest to coś tam Tour Edition. I tu też jest kolor 01 Nude Wave. Następnie Inglot, jest to numerek 68. Tutaj mam konturówkę z zestawu Kylie. Jest to kolor Candy Cake. Tak samo zresztą jak pomadka płynna. I tu mam 2 pomadki w kredce z Golden Rose. Jedna jest taka mega w kolorze 18. I taka druga w kolorze 12. Ona jest bardzo różowa, także na co dzień nie używam. A ta jest taka idealna na co dzień, lekko taka pomarańczowa. I tu mam takie inne rzeczy, mam pomadkę zaraz skąd, z Maybelline bodajże. Ogólnie tak wygląda. Taka dosyć intensywna, taka brudna czerwień. Taka matowa, płynna pomadka z Bourjois. Ona daje takie bardzo welwetowe wykończenie. To jest Rouge Edition Velvet. Kolor 11 Soul Hot Pink. To nie pomadka z Diora. Ona już mi się skończyła. Jest to kolor 667 Luxury Rich Color. I to jest numerek 10 z Golden Rose. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o moje produkty do ust. I będę je teraz porządkować, żeby było wszystko ładnie w tym pudełeczku. Hejka, mam swoją super piżamkę, jak widzicie, piżamkę misia i takie świąteczne buciki. Tak, tam leżą kalendarze adwentowe, ale to jutro otworzymy dalej. Jest słabe światło, bo zapaliłam sobie tylko choinkę, lampiony i takie mniejsze światło. I już będę kończyć tego vloga. Był dzisiaj bardziej taki luźny, nieogarnięty trochę, ale mam nadzieję, że i tak wam się spodobał, że pokazałam wam część swojego dnia. W sumie mało do was gadałam, więcej pokazywałam, była u mnie Maja, także tak luźno spędziłam ten dzień, ale już jutro wracamy do trybu tych takich bardziej gadanych vlogmas z całego dnia, także każdy znajdzie coś dla siebie, także jeśli wam się spodobało, to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym vlogmas. Pa, pa!